Cześć, witam Cię bardzo gorąco. Zapraszam Cię na lekcję z cyklu A co było na maturze rozszerzonej? Tym razem zajmiemy się funkcją wykładniczą i logarytmiczną. Jeżeli chodzi o funkcję wykładniczą i logarytmiczną, to analizując arkusze maturalne z poprzednich lat, można jasno i wyraźnie stwierdzić, iż są to zadania, które tak naprawdę są w pewnym cieniu innych zadań. To znaczy, za te zadania związane z logarytmami czy z funkcją wykładniczą, uczeń przeważnie na maturze rozszerzonej może dostać jeden punkt, ewentualnie dwa, trzy, ale na pewno nic więcej. Więc wiadomo, jest to ważna bardzo rzecz, jeżeli chodzi o matematykę. Musisz umieć funkcje wykładnicze, łatwo działać na potęgach, tak lekko, prawda? Musisz działać na logarytmach, aczkolwiek nie nastawiaj się, że za to uzyskasz bardzo dużo punktów na maturze rozszerzonej. No bo tak się składa, że raczej od tego się odchodzi. Ale oczywiście każdy punkt jest ważny na maturze, dlatego takiego oczywiście działu nie mogłam pominąć. Zapraszam Cię do analizy tych przykładów, które przygotowałam na to spotkanie. Zadanie numer 1 to zadanie z arkusza maturalnego maj 2019. Zadanie pierwsze za 1 punkt. Dla dowolnych liczb takich x większe od 0 i różne od 1, y większe od 0 i różne od 1. Wartość wyrażenia. I w pierwszym nawiasie mamy tak, logarytm przy podstawie 1 przez x z y razy logarytm przy podstawie 1 przez y z x jest równa. Odpowiedź A, x razy y, odpowiedź B, 1 podzielone przez x razy y, odpowiedź C, minus 1 i odpowiedź D, 1. Oczywiście tutaj bardzo ważną rzeczą jest, żeby zachodziły te założenia, bo wiesz o tym doskonale, że logarytm nie istnieje zawsze, prawda? A tutaj mamy niewiadome, więc musimy pamiętać, że podstawa logarytmu ma być dodatnia różna od 1, a liczba logarytmowana ma być dodatnia. Więc przy takich założeniach my możemy teraz wykonywać operacje tutaj takie, które pozwolą nam doprowadzić do prostszej postaci to wyrażenie i zaznaczyć prawidłową odpowiedź. Pierwsza sprawa, widzisz logarytmy, to pierwsze co moim zdaniem powinniśmy się zabrać za to, żeby ustalić wspólną podstawę. Tu jest podstawa 1 przez x, a tu jest podstawa 1 przez y. No nie bardzo, nie? Nie bardzo byśmy chcieli, żeby były takie podstawy, po prostu chcielibyśmy, żeby były takie same. No więc mamy taki wybór. Możemy sobie wybrać, że tą podstawę zostawimy. Możemy sobie wybrać, że tą podstawę zostawimy, a możemy sobie w ogóle sami jakąś inną podstawę wymyślić, prawda? Żeby oczywiście spełniała założenia. Może nie kombinujmy już i zróbmy w ten sposób, że to sobie zostawimy, czyli logarytm przy podstawie 1 przez xy razy, a ten logarytm będę chciała zamienić odpowiednim wzorem na zamianę podstawy logarytmu na iloraz dwóch logarytmów, czyli tak, u góry logarytm, na dole logarytm, czyli korzystam ze wzoru na zamianę podstawy, czyli jaką sobie wymyślam podstawę? No taką właśnie, prawda? Czyli tu piszę podstawę 1 przez x, tu piszę podstawę 1 przez x i teraz to, co było tutaj, idzie do góry, czyli ten będzie logarytm z x, a to, co było w podstawie, idzie na dół, czyli tu będzie logarytm z 1 przez y. No to dobra, to się równa w takim wypadku, no chciałoby się coś już tam policzyć, nie? No to co, 1 przez y przecież możemy zamienić, wykorzystując po prostu potęgi, czyli na razie to przepisuję, no to to w zasadzie też na razie mogę przepisać sobie, to co jest u góry. Natomiast to, co jest na dole, chciałabym, żebyśmy mieli tak, logarytm przy podstawie 1 przez x i 1 przez y mogę napisać jako y do minus pierwszej. I teraz jest kolejna własność logarytmów, która mówi nam, że to, ten wykładnik mogę wyrzucić przed logarytm tutaj. No to tak też robię, prawda? Czyli przepisuję logarytm przy podstawie 1 przez x z y razy kreska ułamkowa, tu wyrzucę minus 1, czyli napiszę minus, logarytm przy podstawie 1 przez x z y, natomiast u góry, jakbyśmy się przypatrzyli tutaj u góry, to myślę, że łatwo nam zauważyć, że ten logarytm po prostu wynosi minus 1.
I otóż dlaczego? No bo 1 przez x, jak podniosę do potęgi minus pierwszej, to mi właśnie wyjdzie x. To jest tylko kwestia, żeby obrócić do góry nogami, prawda? A potęga minus pierwsza to nam załatwia. No to co dalej? No to ten minus x z tym mi się skasuje i popatrz, co się jeszcze skasuje. Otóż ten logarytm jest identyczny z tym, więc ja mogę skrócić i ostatecznie po prostu wychodzi mi 1. Czyli w tym wypadku odpowiedź D jest odpowiedzią prawidłową. Bardzo ważny na poziomie rozszerzonym wzór na zamianę podstawy logarytmu. No i widzisz tutaj umiejętność też działania na potęgach. Oczywiście przy logarytmach się niezmiernie przydaje. Zadanie numer 2 to zadanie z arkusza maturalnego maj 2018, zadanie trzecie za 1 punkt. Wartość wyrażenia 2 logarytm przy podstawie 5 z dziesiątki minus 1 podzielone przez logarytm przy podstawie 20 z piątki jest równa. Odpowiedź A minus 1, odpowiedź B 0, odpowiedź C 1, odpowiedź D 2. Czyli ile taka liczba po prostu wynosi? No musimy to wyliczyć, nie? Czyli piszemy równa się i teraz tak. Na początek moglibyśmy w zasadzie to przepisać, czyli mamy 2 logarytmy przy podstawie 5 z dziesiątki odjąć. I teraz uwaga, jest taki wzór, który pozwoli nam wymienić liczbę logarytmowaną z podstawą. Nie wiem, czy ten wzór pamiętasz, czy w ogóle go znasz, więc ja ten wzór napiszę. On jest tutaj bardzo fajny do zastosowania, ponieważ żeby wymienić liczbę logarytmowaną z podstawą, wystarczy, że napiszemy 1 podzielone przez logarytm przy podstawie B z A. Ale oczywiście możesz ten sam przykład zrobić, zamieniając podstawę 20 na 5, tak jak podobnie postępowaliśmy w zadaniu numer 1. Ale ze względu na to, że jest 1 nad logarytm, to mi to od razu się kojarzy z tym wzorem. Dlatego ja mogę to zamienić w tą stronę, prawda? Czyli mogę napisać, że to będzie logarytm i wymieniam liczbę logarytmowaną z podstawą przy podstawie 5 z 20. To się równa. No teraz. Mam tą dwójeczkę z przodu, mogę tutaj wyrzucić do wykładnika. Czyli będę miała logarytm przy podstawie 5 z 10 do drugiej. A to jest oczywiście 100 minus logarytm przy podstawie 5 z 20. A to się równa, korzystamy z kolejnej własności logarytmów, prawda, działań na logarytmach. Jeżeli mamy odjąć ze sobą logarytmy o tych samych podstawach, to oczywiście możemy to zrobić, tylko zapisujemy to w postaci jednego logarytmu przy podstawie 5, a liczby logarytmowane dzielimy. To pierwsze 100 dzielę przez 20, czyli 100 podzielone przez 20. To się równa logarytm przy podstawie 5, oczywiście z 5, no czyli to się równa, wiadomo, 1. I odpowiedź C w tym wypadku jest odpowiedzią prawidłową. Zadanie numer 3 to zadanie z arkusza maturalnego z czerwca 2018 roku. Zadanie pierwsze za 1 punkt. Niech L to się równa logarytm przy podstawie pierwiastek z 2 z dwójki razy logarytm przy podstawie 2 z pierwiastka z 3 razy logarytm przy podstawie pierwiastka z 3 z czwórki wtedy. Odpowiedź A, L równa się 1. Odpowiedź B, L równa się 2. Odpowiedź C, L równa się 3. Odpowiedź D, L równa się 4. Czyli my po prostu musimy powiedzieć, ile wynosi to L, no nie? W związku z czym piszę równa się. I teraz tak, jak widzę tutaj, ja mam różne podstawy. Tu jest taka, tu jest taka, tu jest taka. No do niczego, do niczego. Ja bym chciała, żeby były takie same podstawy, prawda? Czyli wykorzystam wzór, pewnie ze 2 razy ten wzór wykorzystam na zamianę podstawy logarytmu. Która podstawa by mi pasowała? A ja bym chciała pewnie 2. No bo taka najładniejsza, no nie? W związku z czym to muszę zamienić wzorem i to muszę zamienić, a to przepiszę. No to skoro tak, to tym wzorem stosujemy, że mamy iloraz. I u góry mamy logarytm przy podstawie 2. Na dole też logarytm przy podstawie 2, ponieważ chcę tą 2 mieć, no nie? I teraz... Ta dwójeczka ląduje u góry, czyli będzie z liczby 2 logarytm ten górny, a dolny logarytm będzie z pierwiastka z 2 razy. No to oczywiście zostawiamy, bo to jest fajne. Razy, tu znowu kreska ułamkowa, u góry logarytm przy podstawie 2, na dole logarytm przy podstawie 2, no bo taką sobie zażyczyłam podstawę. I teraz tutaj będziemy mieć liczbę logarytmowaną 4, a tu na dole w tym logarytmie będziemy mieć liczbę logarytmowaną pierwiastek z 3.
No i teraz przypatrzmy się dobrze, czy jakieś logarytmy by nam się nie skróciły po prostu. Czy nie widzę, że są już identyczne? No oczywiście, bo jak ja sobie tutaj dopiszę nad 1, a mogę, prawda, to ten logarytm z tym mi się skracają oczywiście w domyśle co do jedynek, ale zapiszę. No i teraz równa się, a reszta może sobie poradzimy. Logarytm przy podstawie 2 z dwójki, to jest 1. Teraz, logarytm przy podstawie 2 z pierwiastka z 2, to jest 1/2. Dlaczego? Bo 2 do potęgi 1/2 to jest pierwiastek z 2. No jak znamy potęgi, to nam to idzie szybko i żwawo. Razy, tu jedynkę to nie będę pisała, logarytm przy podstawie 2 z 4, no to oczywiście jest 2, no i podzielone przez 1, to się równa. Tu jak pomnożę przez odwrotność, będę miała 2 razy 2, czyli to się po prostu równa 4. A więc w tym zadaniu odpowiedź prawidłowa jest to odpowiedź D. Zadanie numer 4 to zadanie z arkusza maturalnego, czerwiec 2017, zadanie drugie za 1 punkt. Liczba logarytm przy podstawie 4 z 25 dodać logarytm przy podstawie 2 z 10 jest równa. Odpowiedź A. Logarytm przy podstawie 2 z 15. Odpowiedź B. Logarytm przy podstawie 2 z 50. Odpowiedź C. Logarytm przy podstawie 2 z 210. Odpowiedź D. Logarytm przy podstawie 2 z 635. No, oczywiście my musimy to policzyć. Pierwsza sprawa, to musimy przemyśleć znowu dobrze, czy mamy takie same podstawy. No, oczywiście, że nie. Tu jest 4, tu jest 2. No to znowu zamieńmy na taką samą podstawę. Jaką wybrać? No bezdyskusyjnie 2, prawda? Bo 4 jest potęgą 2, to tym bardziej nam pasuje. A więc kreska ułamkowa u góry logarytm przy podstawie 2, na dole logarytm przy podstawie 2. 25 idzie do góry, a ta 4 idzie tutaj do tego dolnego logarytmu. Dodać? To przepisuję oczywiście, no bo tu jest podstawa 2, jaka mi pasuje. No to skoro tak, to teraz widzimy, że logarytm przy podstawie 2 z 25, no można by było to zostawić, a można by było napisać na przykład logarytm przy podstawie 2 z 5 do drugiej. No bo zawsze to troszeczkę prościej, no nie? Natomiast logarytm przy podstawie 2 z 4, to myślę, że widzisz, że to jest po prostu liczba 2, czyli napiszę 2. Dodać logarytm przy podstawie 2 z 10. No to to się równa i teraz tak. Korzystamy z odpowiedniej własności i ten wykładnik wyrzucamy przed logarytm tutaj. Czyli będę miała 2 logarytmy przy podstawie 2 z 5 podzielone przez 2 dodać logarytm przy podstawie 2 z 10. Tak się składa, że te 2 mi się skrócą i będę miała logarytm przy podstawie 2 z 5 dodać logarytm przy podstawie 2 z 10. To się równa. No i ostatnia własność tutaj do zastosowania to jest logarytm przy podstawie 2. Jak mamy dodać te same logarytmy, mam na myśli o tych samych podstawach oczywiście, logarytmy o tych samych podstawach, to liczby logarytmowane mnożę. Czyli będę miała 5 razy 10, czyli 50. Czyli wyszedł mi po prostu logarytm przy podstawie 2 z 50. Tak się składa, że w tym zadaniu jest to odpowiedź B, jest odpowiedzią prawidłową. Jeżeli umiałbyś tutaj wzór odpowiedni, taki jeszcze jeden, taką pewną własność, prawda? Taki pewien wzór, chociaż nie zawsze jest to w szkole przerabiane, nie zawsze nauczyciele podają taki wzór. Ja ten wzór tutaj podam, ponieważ on by nam jeszcze to przyspieszył. Jeżeli znałbyś taki wzór, że jak mamy w podstawie a do r, to r jak chcemy wyrzucić przed logarytm możemy, ale wtedy musimy napisać 1 przez r razy logarytm przy podstawie a z b. Oczywiście przy odpowiednich założeniach to wiadoma sprawa. W związku z czym byłoby jeszcze szybciej zrobić to zadanie, bo tu byśmy napisali 2 do drugiej i tu byśmy z przodu wyrzucili 1/2. Mielibyśmy 1/2 logarytm przy podstawie 2 z 25. No i oczywiście reszta bez zmian. Byłoby to troszeczkę szybciej, ale nie ma to znaczenia, ale jako ciekawostkę tutaj taką chciałam dodać, że gdyby ten wzór był gdzieś tam przerabiany w szkole, choć nie w każdej jest podawany przez nauczycieli, no to on nam może tylko przyspieszyć. To nie znaczy, że tym wzorem jest lepiej, czy tym, co ja zrobiłam teraz lepiej. Nie ma to znaczenia. Tylko pewne wzory, pewne, im większą wiedzę mamy, tym szybciej rozwiązujemy zadania. No a na maturze, no czas się liczy, bo czas jest po prostu przecenny na maturze. Zadanie numer 5 to zadanie z czerwca 2016 roku. Zadanie pierwsze za 1 punkt. Funkcja f określona jest wzorem f od x równa się wartość bezwzględna, a pod nią 3, dodać 5 do potęgi 3 minus x i za wartością bezwzględną jest jeszcze minus 1 dla każdej liczby rzeczywistej.
Zbiorem wartości funkcji f jest odpowiedź A, przedział od 2 do nieskończoności, odpowiedź B, przedział od 1 do 3, obustronnie domknięty, przedział od minus 1 do nieskończoności i przy minus 1 jest nawias domknięty, to jest odpowiedź C, i odpowiedź D, to jest przedział od 0 do nieskończoności, obustronnie otwarty. Czyli tutaj mamy wyznaczyć zbiór wartości. Oczywiście można by było w głowie coś pokombinować i faktycznie odpowiedź prawidłową zaznaczyć, ale ja chciałabym do tego podejść tak bardzo profesjonalnie. Może więcej czasu przez to stracimy, ale nie ma to znaczenia, ponieważ chciałabym przypomnieć działania na funkcjach wykładniczych, prawda? Przekształcenia wykresów, tak bardziej profesjonalnie to mówiąc, przekształcenia wykresów funkcji wykładniczych. Dlatego przygotowałam układ współrzędnych. I teraz tak, tutaj jak widzisz masz 5 do potęgi 3 minus x. Często jest tak, że jeżeli przy x pojawia się minus, to młodzież zapomina o symetrii. Dlatego ja zrobię tutaj taki jakby inny troszeczkę zapis, żeby się nie pomylić, a nie musieć stosować symetrii. Popatrz, co ja teraz napiszę. Zamiast piątki napiszę 1/5 i teraz wykorzystam fakt działań na potęgach, że jak jest 5 do 3 minus x, to to inaczej jest 1/5, tak jakby tutaj do potęgi tej, tylko ze zmienionym znakiem, prawda? No bo jak ja odwracam podstawę, to wykładnikowi zmieniam znak. Czyli wtedy będę miała x minus 3 w potędze w wykładniku i dalej przepisuję bez zmian. Tak jest troszeczkę lepiej, bo łatwiej jest nam widzieć po prostu tą funkcję bazową, od jakiej powinniśmy wyjść. 1/5 do potęgi x i nie będziemy już potrzebować symetrii po prostu. Teraz ten wykres będę chciała przesunąć o wektor i nad tą moją szczoteczką piszę wektor. Po pierwsze na pewno 3, 3 w prawo i tu jest jeszcze plus 3, czyli 3 w górę. W wyniku czego uzyskuję taki wzór, prawda, widzimy, kontrolujemy, mamy dojść do tego ostatniego, prawda, wzoru, ale kontrolujemy. No dobra, no to skoro tak, to teraz muszę na to nałożyć wartość bezwzględną. Czyli przypomnimy sobie, jak to było z tą nałożeniem z tej wartości bezwzględnej na cały wzór, prawda, jak to wygląda na wykresie. No i na końcu jeszcze mamy minus 1, czyli przesunę o wektor 0 minus 1, czyli po prostu ja obniżę ten wykres o jedną jednostkę w dół. Ja tutaj przepisuję, prawda, żeby tutaj wszystko grało, no i muszę dojść do tego wykresu i jak dojdę, to wtedy podam zbiór wartości ostatecznie. Dobra. No więc najpierw zaczniemy od tego, żeby sobie przypomnieć, może tylko 3 punkty. Dla oczywiście zera mamy 1, to jest pierwszy punkt. Dla jedynki będę miała 1/5 gdzieś tutaj i dla minus jedynki będę miała 5. 1, 2, 3, 4, 5. Zaznaczę tutaj i to jest po prostu tutaj ten wykres funkcji wykładniczej, no powinniśmy pamiętać, prawda? Rysujemy. Dalej. Teraz muszę przesunąć wektor 3 w prawo, 3 w górę. No to przesuwam. 1, 2, 3, 1, 2, 3, tą kropeczkę. 1, 2, 3, 1, 2, 3, tu przesuwam. I tu 1, 2, 3, 1, 2, 3, tu sobie przesuwam. Pamiętajmy o tym, że oczywiście przesunięcie w górę powoduje, że powinnam narysować asymptotę, żeby tak wszystko było pięknie. No to rysuję tą asymptotę, tak, i rysuję teraz wykres. Rysuję wykres tutaj na podstawie tych trzech kropeczek, no bo wtedy mi jest łatwiej, prawda, działać. No to teraz muszę nałożyć wartość bezwzględną na całości. Popatrz, tak się składa, że jak ja nałożę wartość bezwzględną, to pamiętamy, że nałożenie wartości bezwzględnej to jest nic innego jak odbicie względem osi x tego, co było pod osią x, do góry. No ale ja tutaj nie mam nic pod osią, no nie? No, bo to jest ten kawałeczek, nie mam nic pod osią. Czyli to jest dalej ta sama funkcja, prawda? Czyli ten wykres jest taki sam jak ten wykres. Po prostu nic nie dało mi nałożenie wartości bezwzględnej. Takie sprytne, nie? No, i oczywiście mam jeszcze to przesunąć o wektor 0 minus 1, czyli minus 1 w dół. No więc ja sobie oczywiście tutaj ten wykres przesuwam, czyli ja muszę asymptotę też przesunąć tu w dół i tu w dół. No i rysuję sobie tak mniej więcej, jaki będzie kształt tego wykresu. I to jest ten mój ostateczny wykres. No i teraz popatrz, jak ja już narysowałam, to naprawdę nie jest problemem podać zbiór wartości, bo zbiór wartości widać. Jest to przedział od dwójeczki otwartej do plus nieskończoności. No i mamy tutaj odpowiedź oczywiście A, odpowiedź prawidłowa.
Ja specjalnie troszkę czasu poświęciłam, bo chciałam Tobie przypomnieć przekształcenia wykresu funkcji, ale pokażę teraz, jak można było to zupełnie szybko zrobić. Jeżeli pamiętamy, że wartość bezwzględna, prawda, jest zawsze liczbą większą lub równą 0, prawda? Większa lub równa 0. Wartość bezwzględna jest. No to jak ja tutaj bym chciała odpowiednio się nad tym zastanowić, to popatrzmy, mamy tutaj liczbę większą lub równą od 0. Ale musimy też pamiętać o funkcji wykładniczej, że ta funkcja wykładnicza jest podniesiona o 3 w górę. Więc tak czy siak musimy sobie pomagać troszeczkę wykresem funkcji wykładniczej. Bo jak ja podniosę o 3 w górę, to znaczy, że mi się od 3 zaczyna do nieskończoności, ale przy trójce byłaby asymptota, prawda, więc bez tej trójki. W związku z czym mamy od 3 do nieskończoności i minus 1 to nam się robi od 2 do nieskończoności. No i taką odpowiedź zaznaczamy. Więc można by było niby to szybciej, pamiętając o tym, że ta wartość bezwzględna i tak tutaj jest liczba dodatnia w środku, to ona nic nam nie robi, prawda? Ona jest większa lub równa od zera, ale i tak musimy się zastanowić nad tą funkcją wykładniczą w środku. Natomiast to tak bardziej profesjonalnie z wytłumaczeniem jest oczywiście ten sposób, który tutaj na tym spotkaniu przedstawiłam. No to już tutaj nie ma się do czego naprawdę doczepić, jeżeli chodzi o rozumowanie. Nie chodzi o zaznaczenie prawdziwej odpowiedzi tylko. Chodzi o to, żeby właśnie umieć samemu dojść do tego, i żeby zaznaczyć prawidłową odpowiedź, a przy okazji sobie pewne rzeczy przypomnieć. Zadanie numer 6 to zadanie z arkusza maturalnego maj 2013 rok, zadanie 12 za 3 punkty. Na rysunku przedstawiony jest fragment wykresu funkcji logarytmicznej f określonej wzorem. F od x równa się logarytm przy podstawie 2 z x minus p. Podpunkt a. Podaj wartość p. Podpunkt b. Narysuj wykres funkcji określonej wzorem. Y równa się wartość bezwzględna z f od x. I podpunkt c. Podaj wszystkie wartości parametru m, dla których równanie wartość bezwzględna z f od x równa się m ma dwa rozwiązania o przeciwnych znakach. Czyli zadanie składające się z kilku tutaj etapów, prawda? I pierwsza rzecz. Mamy fragment wykresu tej tutaj krzywej logarytmicznej. Żeby wyznaczyć p, to warto by było wybrać sobie jeden punkt i podstawić do wzoru. No to wybierzmy sobie taki punkt, no może najłatwiej miejsce zerowe. Widzimy na wykresie, że miejsce zerowe to jest x równe minus 3, prawda? Czyli ja bym chciała ten punkt wybrać o współrzędnych. Minus 3 i 0, czyli tak, żeby wykorzystać miejsce zerowe, jak powiedziałam. No to podstawmy. Za f od x podstawiam 0, to się równa logarytm przy podstawie 2. Za x podstawiam minus 3 minus p. No to teraz wykorzystam definicję logarytmu, czyli 2 do potęgi zerowej to się równa minus 3 minus p. Czyli tutaj jak przerzucę będę miała p, to się równa minus 3 i tu przeniosę to będę miała minus 1, bo 2 do zerowej to jest 1. Czyli p to się równa minus 4. Czyli jakby już podpunkt a mamy załatwiony, p wynosi minus 4. No dobrze, teraz nam kazali narysować wykres funkcji wartość bezwzględna na f od x. Czyli w zasadzie widzimy, że ja tutaj tylko muszę użyć tego przekształcenia, że nakładam na funkcję wartość bezwzględna. Czyli odbijam to, co jest pod osią x, odbijam symetrycznie do góry. A to, co jest nad osią x, czyli ten kawałek, ja poprawiam, prawda, innym kolorem, żeby było ładnie. A to, co na dole, odbijam symetrycznie do góry. Staramy się oczywiście, żeby ten wykres tutaj był ładny. Na tyle oczywiście, jeżeli jest, na tyle jesteśmy w stanie, prawda? Wiadomo, że program komputerowy narysowałby nam to zupełnie ładniej. No, ale tutaj też trzeba rękę ćwiczyć w przypadku rysowania takich wykresów. No i możemy podpisać, że to będzie y równa się wartość bezwzględna, a pod nią będzie logarytm przy podstawie 2 z x, no i dodać 4, bo od razu za p podstawię. Super. No to teraz mamy podpunkt c. Mamy takie równanie. Wartość bezwzględna z f od x równa się m. Czyli to są takie zadania, że my tniemy sobie tą naszą czerwoną funkcję, ten czerwony wykres, tniemy sobie takimi właśnie funkcjami stałymi i patrzymy, w którym to momencie będą dwa przecięcia. Mówimy dwa rozwiązania, a dla nas to są ważne dwa przecięcia, tylko tak, żeby x-y były przeciwne, żeby miały przeciwne znaki. No to popatrzmy. Tu jest bardzo ważną rzeczą ten moment, gdzie wykres przecina oś y na dwójce.
to wszystko elegancko widać. I teraz, jeżeli ja tutaj bym przyłożyła rękę, prawda, to widzę, że mój wykres czerwony w ogóle się nie przecina, czyli w ogóle nie ma rozwiązań. Jakbym na tej wysokości przyłożyła rączkę, to mój wykres przecina się w tym miejscu, czyli jest jedno rozwiązanie, nie pasuje nam. Jak troszeczkę wyżej przyłożę rączkę, to oczywiście mam dwa rozwiązania, ale oba mają taki sam znak, czyli oba są ujemne x, no nie? Ale jak ja już wyżej przyłożę rękę i teraz się zastanówmy, wyżej to znaczy powyżej dwójki, popatrz. Bo jeżeli bym na dwójce chciała przyłożyć, to mam dwa rozwiązania. Tylko tu mamy 0, a tu mamy x równe 0, a tu mamy jakiegoś x ujemnego. I więc nie mogę powiedzieć, że to są przeciwne znaki. Dopiero powyżej dwójki, prawda, wyobraźmy sobie tutaj na przykład tnę w tym momencie, to tu mam x dodatniego, widzisz, a tu mam x ujemnego. X dodatni, x ujemny. I tak ma być. Dwa rozwiązania o przeciwnych znakach. Czyli jak ja mam to ciąć? Moje m będzie oczywiście powyżej dwójki, prawda? Widzimy tutaj powyżej dwójki mamy przeciwne znaki, jeżeli chodzi o te właśnie moje punkty przecięcia. Dodatni, ujemny, dodatni, ujemny. Czyli powyżej dwójki to znaczy, że m należy do przedziału od dwójki otwartej do plus nieskończoności. A my właśnie mieliśmy podać, dla jakiego m-a są dwa rozwiązania o przeciwnych znakach. No to właśnie dla takiego m-a. Na to spotkanie przygotowałam 6 zadań. Starałam się je wybrać z arkuszy maturalnych, z właśnie poprzednich lat. Mam nadzieję, że dzięki tym zadaniom utrwaliłeś sobie troszeczkę działania na logarytmach, ale i przypomniałeś sobie działania na potęgach, czy też wykresy funkcji i to logarytmicznej, i wykres funkcji wykładniczej. Mam nadzieję, że lekcja się podobała. Ja zapraszam oczywiście na kolejne spotkanie ze mną, na moją stronę internetową aikamat.pl, na mój kanał na YouTubie, fanpage'a. No i do zobaczenia na kolejnej lekcji.